stowarzyszenia i wszystkie możliwe branże, od muzealników po architektów, inżynierów i konserwatorów, niepokoją się o los opolskiej cementowni. To oczywiście dawna funkcja tego obiektu, niemniej jednak wpisana w pejzaż, panoramę i historię naszego miasta, ponieważ dochodziły nas głosy, że są plany, aby konserwator objął ochroną ten obiekt. Czekaliśmy dosyć długo, niemniej jednak ta dzisiejsza decyzja została podjęta przez nas, aby takie pismo złożyć, ponieważ trwa już obecnie procedura dotycząca rozbiórki domu Expo. Taki wniosek spółka będąca właścicielem tego obiektu złożyła w styczniu. Jako Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddziału Opolski przystąpiliśmy do prowadzonego postępowania administracyjnego w tej sprawie i miałam ostatnio dostęp do dokumentów, z których wynika, że pismo z Urzędu Miasta do konserwatora zostało wysłane 6 lutego, jednak do tej pory nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Tak akurat wygląda procedura związana z prawem budowlanym, że organ administracji budowlanej ma 65 dni na wydanie decyzji o rozbiórce, jeżeli dokumentacja jest kompletna. I jeżeli nic się do końca marca nie zadzieje, to taka decyzja o rozbiórce zostanie przez Urząd Miasta wydana. Stąd też taki nasz apel i decyzja o tym, aby jednak zawnioskować do konserwatora, aby ta procedura i wszczęcie procesu wpisu do rejestru zabytków rozpocząć. Mamy nadzieję, że zmobilizuje ona organy ochrony konserwatorskiej do podjęcia pilnych działań w tej sprawie. Kontaktowaliśmy się w tej chwili tylko z organem administracji budowlanej, który prowadzi postępowanie. Natomiast no niestety nie ma tutaj takiej możliwości, żeby organ administracji budowlanej nie wydał pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli cała dokumentacja jest zgodna z przepisami. Do tej pory akurat dawna cementownia Silesia to był jedyny zadbany obiekt poprzemysłowy akurat z tej branży przemysłu opolskiego w Opolu. W związku z czym nikomu chyba nie przyszło do głowy, że to może być obiekt zagrożony. My oczywiście martwiliśmy się tym, co się dzieje w dawnej cementowni Piast, ale nikt nie pomyślał, że może dojść do takiej sytuacji, w której obiekt, który został poddany no raptem dekadę temu adaptacji, przystosowaniu do pełnienia nowych funkcji, co jest faktycznie podstawową w tej chwili możliwością do przeżycia tego typu obiektów przemysłowych, że jego istnienie jest zagrożone. Stąd takich działań nie było podejmowanych, bo tak jak mówię, był to obiekt wyremontowany, zadbany, posiadający właściciela i też użytkownika. Mam nadzieję, że decyzja konserwatorska o wszczęciu postępowania będzie. Ta decyzja jeszcze nie przesądza o tym, czy dawna cementownia zostanie wpisana do rejestru zabytków. Natomiast tak mamy skonstruowaną ustawę o ochronie zabytków, że sama procedura wszczęcia wpisu do rejestru zabytków blokuje działania dotyczące rozbiórek. Więc nawet gdyby została wydana jak gdyby ta decyzja budowlana, to właściciel nie będzie mógł podjąć rozbiórki tych obiektów. Ja rozmawiałem z panią Moniką Orzuk chwilę przed konferencją. Mówiła, że pismo już wyszło do Urzędu Miasta. To cieszymy się bardzo, bo w takim razie te nasze działania są spójne z tym, co też zadecydowała pani konserwator. Cieszy nas to bardzo. Deklarujemy też współpracę i pomoc przy prowadzonym postępowaniu, bo jest to na pewno sprawa trudna i skomplikowana i mamy nadzieję, że też z naszego doświadczenia i architektów, i konserwatorów, inżynierów i muzealników Urząd Konserwatorski będzie mógł skorzystać. Muzeum Śląsko-Opolskiego od kilku lat prowadzi intensywne działania mające na celu zwrócenie uwagi na dziedzictwo poprzemysłowe Opola związane z opolskimi cementowniami. Współpracujemy w tym zakresie z miastem. Między innymi te zagadnienia zostały wpisane do gminnego programu rewitalizacji jako jedno z zadań priorytetowych dla miasta na najbliższe lata. I są też przez miasto opracowywane karty obiektów zagrożonych w przypadku poszczególnych zespołów, bo tych zespołów jeszcze kilka się zachowało.
Także takie działania inwentaryzacyjne, weryfikujące stan zachowania są w tej chwili przeprowadzane.